Zeit, Zeit oder doch die Zeit? Czas, ten czas. Porozmawiajmy sobie o czasie w języku niemieckim i w języku w Schweizerdeutsch, tak? I tutaj mamy podstawowe zwroty dni tygodnia. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag. Albo po niemiecku der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und am Ende der Sonntag. I może sobie trochę pokrzyczymy, ja powtórzę sobie dni i proszę za mną głośno powtarzać. Będę powtarzał z rodzajnikiem i robił przerwę. De Mendig. Der Montag. De Dienstag. Der Dienstag. Der Mittwoch. Der Mittwoch. Der Donnerstag. Der Donnerstag. Der Freitag. Der Freitag. Der Samstag. Der Samstag. Der Sonntag. Der Sonntag. I sobie pójdziemy dalej. Die Woche. I tu jest wersja szwajcarsko-niemiecka. Zacznę sobie od punktu zero, czyli hüt. Hüt ist der Dienstag. Dzisiaj jest wtorek. Hüt. Dzisiaj. Hüt ist der Dienstag. I teraz cofajmy się, przepraszam, w krokach dziennych do przodu, albo pójdźmy, cofajmy się do tyłu, albo pójdźmy do przodu w dniach licząc. I to jest tak, jeżeli cofniemy się o jeden dzień, to jest gestern. Gestern ist der Montag gsi. Gestern, wczoraj, ist gsi, to jest bardzo popularne wyrażenie, po prostu był, była, było. Wczoraj był poniedziałek. Gestern ist der Montag gsi. Vorgestern, tu jest G, powinno być V. Vorgestern ist der Sonntag gsi. Przedwczoraj. Vorgestern, tu jest V. Vorgestern ist der Sonntag gsi, czyli przedwczoraj była niedziela. Vorgestern ist der Samstag gsi. Vorgestern ist der Samstag gsi. Czyli przedwczoraj. Przedwczoraj. Dwa razy przedwczoraj. Przedtrzymaniem. Vor fünf Tag. Czyli pięć dni do tyłu. Vor einer Woche. To jest przed tygodniem. Tak? Czyli powtórzmy sobie. Hüt ist der Dienstag. Dzisiaj jest wtorek, na przykład. Gestern ist der Montag gsi. Vorgestern ist der Sonntag gsi. Vorgestern ist der Samstag gsi. Und vor fünf Tagen oder vor fünf Tagen ist, glaube ich, der Donnerstag gsi. Oder doch Mittwoch. Von einer Woche auf jeden Fall ist Dienstag gsi. Und, a teraz do przodu liczymy. Hüt ist der Dienstag. Morgen. Ein Tag später. Morgen ist der Mittwoch. Übermorgen ist der Donnerstag. Übermorgen ist der Freitag. In fünf Tagen oder in fünf Tagen ist etwas. In einer Woche haben wir wieder einen Dienstag. Überkorrekt kann ich auch sagen, morgen wird der Mittwoch sein. Aber kurz sagen wir, morgen ist der Mittwoch. Morgen ist der Mittwoch. Übermorgen ist der Donnerstag. Übermorgen ist der Freitag.
in 5 Tagen oder in 5 Tagen, in einer Woche, haben wir, Mami, wieder Entzistung. Czyli jutro jest środa, pojutrze jest czwartek, popojutrze jest piątek, za 5 dni, dosłownie w 5 dni, innere woche to jest in einer woche, taka zbitka, in einer woche, hemmer, mamy, wieder, czyli znowu, en zistig, wtorek. I teraz to samo po niemiecku. Heute ist der Dienstag, gestern war der Montag, vorgestern war der Sonntag, vorvorgestern war der Samstag, vor 5 Tagen, vor einer Woche, to byłoby do tyłu liczone, a do przodu, morgen wird der Mittwoch sein, übermorgen wird der Donnerstag sein, übermorgen wird der Freitag sein, in 5 Tagen, in einer Woche haben wir wieder einen Dienstag oder den Dienstag. Postscriptum, morgen ist der Mittwoch oder übermorgen ist der Donnerstag. Das ist auch korrekt und das wird eher so gesagt. Chodzi o to, że ja tu użyłem sobie formy czasu przyszłego. Morgen wird der Mittwoch sein. Jutro będzie środa. Natomiast w języku potocznym bardzo, bardzo często mówi się tak, jak i w polskim zresztą. Jutro jest środa. Czyli używamy jakby czasu teraźniejszego w stosunku do przyszłości. To co, pokrzyczymy sobie do mikrofonu, albo do telefonu najlepiej, do tłumacza. Heute ist der Dienstag. Gestern war der Montag. Vorgestern war der Sonntag. Vorvorgestern war der Samstag. Vor 5 Tagen. Vor einer Woche. Morgen wird der Mittwoch sein. Übermorgen wird der Donnerstag sein. Übermorgen wird der Freitag sein. In 5 Tagen. In einer Woche haben wir wieder den Dienstag. I tu taka mała ciekawostka, małe porównanie między szwajcarskim, niemieckim i niemieckim. Szwajcarzy oszczędzają i łączą. Tu jest in einer Woche i druga zbitka, która będzie haben wir. I Szwajcarzy zrobili in einer, zrobili innere i haben wir, hemmer. To są oszczędność na czasie. I to był w dniach liczony czas. Natomiast jeszcze czas liczymy lokalnie w godzinach. Im bliżej, tym dokładniej liczymy. I ja sobie popatrzyłem, jak to wygląda z dniem ogólnie. Co jest ciekawe dla mnie zawsze, że dzień, to znaczy jasną porę dnia, ale również doba. W języku niemieckim nie ma czegoś takiego jak doba na określenie 24 godzin. Po prostu mówi się dzień. I teraz ma, albo 24 godziny. I teraz mamy tak, o drugiej w nocy to jest Nacht, die Nacht i mówi się w nocy, czyli in der Nacht. Świt to jest Dämmerung, Morgen Dämmerung, czyli Dämmerung to jest wtedy, kiedy światło gaśnie albo rośnie. Zmiana światła następuje. Czyli może być wieczorne Dämmerung albo poranne Dämmerung, Morgen Dämmerung, in der Morgen Dämmerung. Powiedzmy o 15:08 to już jest rano, Morgen der Morgen, am Morgen. W Szwajcarii Morga.
am Morgen. O 11 to będzie Vormittag, der Vormittag. Am Vormittag, przed południem. Am Mittag, to się wiąże z 12, der Mittag. To jest taka święta godzina, prawda? Od 12 do 13 ani nie dzwonimy, ani nie kontaktujemy się, ani nie przeszkadzamy. No chyba, że się nie da inaczej. Zresztą tak samo o 9 cnuni pauze, albo o 4 cwiri. To są takie święte kwadranse. Teraz mamy po 3 na przykład, to jest der Nachmittag, am Nachmittag, w Szwajcarii am Nachmittag. Potem jest wtedy, kiedy zapada zmrok, to jest Abenddämmerung, przy czym to jest bardzo mało używane. Der Abend, am Abend, oder Abig, oder Obig, możemy powiedzieć po szwajcarsku. I znowu mamy Noc, die Nacht, in der Nacht. I punktem specjalnym jest die Mitternacht, um die Mitternacht. Schwups. I teraz jeszcze sobie poskaczemy trochę po szwajcarsku, wychodząc z założenia, że 0, punkt 0 to jest jetzt, albo jetza. To cofając się do tyłu, to mamy coś takiego vor eine Minute, vor fünf Minuten, vor eine Viertelstunde, vor 15 Minuten, vor eine Halbstunde, vor 30 Minuten, vor drei Viertelstund. Szwajcarzy bardzo lubią operować w kwadransach. Bardzo lubią operować w kwadransach. Ja się dziwię, że mówił przed godziną, a nie przed 4 kwadransami. Vor einer Stunde. Vor fünf Viertelstund. To jest przed godziną, przed 5 kwadransami. Vor anderthalb Stund, vor zweieinhalb Stund, vor dreieinhalb Stund. Te połówki godzin występują u nich bardzo często. Vor anderthalb Stund, to jest przed 1,5 godziny czasu. Vor sieben Stund. I teraz mamy do przodu, patrząc od innere minuta. I 5 minuta, oder 5 minuta. Innere Viertelstund. Innere Halbstund. Innere Dreiviertelstund. Innere Stund. Innere 5 Viertelstund. Innere anderthalb Stund. Tu jest S, powinno być A. Anderthalb Stund. In 7 Stund. I to samo jest po niemiecku. W czystym niemieckim występuje coś dokładnie to samo, czyli vor einer Minute, vor fünf Minuten, vor einer Viertelstunde oder vor 15 Minuten, vor einer halben Stunde, vor 30 Minuten, vor drei Viertelstunde, vor einer Stunde, vor ein Viertelstunden, tu jest liczba mnoga, vor anderthalb Stunden, vor sieben Stunden. To jest do tyłu. A teraz do przodu, to jest in einer Minute, in fünf Minuten, in einer Viertelstunde, in einer halben Stunde, in einer Dreiviertelstunde, in einer Stunde, in einer Stunde und 15 Minuten, in anderthalb Stunden, in 7 Stunden. I teraz mamy jeszcze przyimki związane z czasem, to jest przede wszystkim während, równa się również też, bardzo zbliżone jest do innert, w ciągu, w czasie, i łączy się z genitywem, to jest während eines Tages, während einer Stunde, oder innert eines Jahres. Vor, czyli przed, nach, czyli po, zwischen, między, in, za, unter, po.
poniżej seit, od. I mamy na przykład in einem Tag, in einer Woche, in einem Jahr. I über. I um. Über einen Tag, über eine Woche, czyli ponad. Ponad, powyżej. Um, to jest około. Um einen Tag, um zwei Stunden herum. To jest około. Takie mamy zeitorientierte Präpositionen, czyli przyimki związane z czasem. Während, drugi przypadek, vor, nach, zwischen, in, unter, seit, to jest dativ, über, akuzativ. Tu przy przyimkach jest zawsze kłopot, bo przyimki używa się z takim a takim przypadkiem, ale czasem są wyjątki. Także to jest po prostu na ogół albo prawie zawsze. Szłups, idziemy sobie dalej. I teraz sobie pozwoliłem napisać tak, jakbyśmy pisali polską ortografią, polską pisownią, określenia czasu po niemiecku. In einer Viertelstunde, vor einer Viertelstunde, übermorgen, vor zwei Tagen, vorgestern, über ein Jahr, innerhalb eines Monats, i tak dalej, i tak dalej. Tak, względnie eines Monats albo eines Monates też można powiedzieć. Też się mówi. I tu są te wyrażenia, które są. Ja bym je sobie prosił, żeby Państwo wybrali sobie tą prezentację, czy ten plik do tego filmiku i sobie sami poćwiczyli. Potem po niemiecku piszemy tak, można sobie porównać, jakie są przejścia w pisowni. No i polskie tłumaczenie, proszę bardzo, też jest dostępne. To jest pierwsza taka lista po niemiecku, po polsku i po polsko-niemiecku. Szups. I tutaj na ostatniej stronie znajdą Państwo, jeżeli Państwo tutaj nacisną, to wskoczymy na quiz. Proszę bardzo, jest do rozwiązania. Tutaj, jeżeli naciśniemy, to będzie do pobrania właśnie ta prezentacja w PowerPoincie. Można sobie wziąć, przeczytać na spokojnie. No a tutaj klikniemy i się dostaniemy na stronę w internecie. Szups. Na listę do naszych lekcji. Również tu będzie ten film. Również tutaj będzie ten filmik, który teraz jest nagrywany. Dziękuję bardzo. I dziękuję za abonament.